Pokoje licytacyjne na BBO dają bardzo duże możliwości ustawienia bardzo selektywnie generatorów rozdań i można po prostu ustawić pod bardzo specyficzne sekwencje. Potem pokażę to. Punkt czwarty to jest obróbka zapisów gry. Bo oczywiście jedna rzecz to jest gra. Sama gra jest jakimś treningiem. Natomiast gra, po której nie ma żadnej analizy, czy nie ma jakiejś dyskusji, nie ma oceny, niewiele wnosi, bo w zasadzie do rozwoju pary najważniejsza jest dyskusja porozdaniowa. I to nie taka, że ty idioto, nie zagram z tobą nigdy więcej, czy jak to wypuściłeś, tylko żeby dlaczego, co się stało i po prostu co zrobić teraz, żeby to się na przyszłość nie powtórzyło, prawda? Czyli musi to być jakaś konstruktywna. Tutaj najlepiej jest, żeby po prostu był jakiś trener czy osoba prowadząca z autorytetem takim, że jak ona mówi, no to wszyscy to przyjmują, bo generalnie jeżeli dwóch graczy zaczyna dyskutować, to jest trochę trudniej uzgodnić stanowiska, mówiąc delikatnie. Ja tutaj po kolei na poszczególnych slajdach będę pokazywał, jak na BBO sobie poradzić z uruchomieniem każdej z tych form. Niektóre rzeczy będą trywialne i na pewno będziecie wiedzieli, także jeżeli nie trafiłem, że tak powiem, z poziomem tutaj tej prezentacji, to przepraszam, ale chciałem po prostu krok po kroku pokazać, jak to wszystko zrobić. Teraz tak, tą prezentację, jeżeli ktokolwiek będzie chciał, to znaczy ona będzie dostępna w ogóle w internecie, bo nagrywamy to wszystko, co mówię, plus będzie slajdy będą uzupełnione, ale gdyby ktoś chciał ją dostać na maila, to jeżeli poda, to ja wyślę. Ona nie jest wielkiej objętości, grafika nie jest specjalnie ciężka i będzie można ją wysłać. Pierwsze, czyli zaczynamy od tego, jak ustawić mecz na BBO. Pierwsza rzecz to w tej chwili funkcjonuje dwa typy oprogramowania na BBO. Ci, którzy od bardzo dawna grają na BBO, zauważyli prawdopodobnie, że w pewnym momencie się zmieniło tyle, że można się logować przez przeglądarkę. Że kiedyś, żeby w ogóle móc grać, trzeba było sobie ściągnąć tam powiedzmy setup, jakieś tam jądro programu, który się instalował i za każdym razem, żeby się zalogować, trzeba było kliknąć tam na ikonę tą Bridge Base i tak dalej. To jest wersja stara, która nazwijmy to model client-server, prawda? Czyli klient, czyli pewna część oprogramowania była zainstalowana na komputerze użytkownika i ona się tam kontaktowała z serwerem i odbywało się to tą metodą. Od pewnego czasu no, Bridgebase Online poszedł w kierunku takim, że jest możliwość logowania się przez przeglądarkę, czyli że w dowolnej przeglądarce wpisujemy adres i tam jest, potem dojdziemy jak. Ja myślę, że ma to związek z... Tak? A, czyli że jest dopuszczalny czat pomiędzy grającymi? Nie, jest dziura w oprogramowaniu, bo tego nie wolno. Nie, no ja wiem. Przez klienta, mój partner przez klienta, to jest zablokowany, tak. Nie da rady. Natomiast wystarczy, że jeden... No to nie, to zapiszę z ciekawości. Ja nawet z Jurajem gadałem, ale on dolał, nie? Tak, to jest trudno, bo ja... Bo ja się po prostu zdziwiłem, gram z gościem mecz, a on mi tu wypisuje prywatną wiadomość, że co ja mam w karcie. Ja z punktu widzenia, nazwijmy to informatycznego, dziura wielkiego znaczenia nie ma, ponieważ w każdej chwili mogę chwycić za telefon i napisać temu człowiekowi SMS-a, w związku z czym umówmy się, że no tak, czy przez jakiś... w tym wypadku jest raczej nieduży, tak, bo to jest raczej niewiele znacząca tak na dobrą sprawę. No wiesz, jak z gościami, gość przez fotografia, nie, no to
No ale to jest po prostu, znaczy... To jest, znaczy tak, generalnie te zasadnicza różnica z punktu widzenia prowadzenia treningów jest zupełnie inna, że przy grze systemu klient-serwer jest możliwa rejestracja rozdań na komputerze, a przy grze przez przeglądarkę tego nie ma. Trzeba sobie radzić. Ja to potem pokażę, ale to jest problem, bo jeżeli potem chcemy sobie odtworzyć ten trening, który się odbył, to jeżeli jest nagrany przez przeglądarkę, to trzeba wejść w My Hands, historię i rozdanie po rozdaniu można oglądać. Natomiast jeżeli gramy przez klienta i sobie ustawimy opcję zapisu, to mamy po prostu cały jeden plik z treningu, taki mniej więcej jak z BBO. To potem pokażę. Jeszcze co jest istotne. Tożsamości utworzone od pewnego, czyli te niki utworzone od pewnego momentu, te nowsze, utworzone od wprowadzenia przeglądarki, nie działają w systemie klient-serwer. Czyli jeżeli ktoś sobie założył na przykład tożsamość rok temu, to na wersję klient-serwer po prostu na ten nick się nie jest w stanie zalogować. Także to jest też no po prostu to jest jakiś tam problem. No ale ja myślę, że generalnie polityka BBO jest taka, żeby wyrugować tą starą wersję, żeby się jej pozbyć. Natomiast ze względu na to, że tam pewnie jest kilkadziesiąt tysięcy tych ników nadal w użytku i ci użytkownicy są aktywni, to nie chcą tego zrobić jednym radykalnym cięciem, tylko będzie to się odbywało jakoś tam sukcesywnie. No i teraz tutaj jak się logujemy? No prawda, to tutaj widać na tym screenie, że po kliknie, to jest w systemie klient-serwer. Klikamy na ikonę BBO, klikamy na zaloguj i logujemy się. Logowanie przez przeglądarkę. To otwieramy, tu jest, ja używam Firefoxa i te wszystkie screeny są z Firefoxa, czyli wpisujemy w oknie przeglądarki www.bridgebase.com. Pojawia się to okienko, które w tej chwili widzimy. Click to play or watch bridge. To, co jest zaznaczone na żółto, klikamy. O, przepraszam. Kurczę, zaraz. Nie wziąłem klawiatury i trochę tutaj nie trafiam we właściwe klawisze. No i teraz tak, po kliknięciu na to click to watch and play bridge pojawia się kolejny ekran. Jeżeli masz już konto, zaloguj się tutaj. Wpisujemy tam, prawda, tutaj Joker99, hasło i klikamy zaloguj się. Można wybrać opcję, że się jest niewidocznym, prawda? Czyli jeżeli nie chcemy, żeby tureccy eksperci nam proponowali grę meczu natychmiast, to można się zalogować jako niewidoczny. Jeżeli opcja zapamiętaj hasło, to służy temu, co we wszystkich programach, prawda, że przy następnym logowaniu hasło pojawi się automatycznie, nie musimy go wpisywać. Teraz jak założyć mecz? Tutaj mamy, po lewej stronie mamy zakładanie meczu w wersji klient-serwer, czyli wybieramy kliknij, by zagrać lub oglądać brydża. Wtedy pojawia się screen, który jest niżej. Zagraj w brydża i tu jest mecze, prawda? Czyli trzeba kliknąć na mecze. Natomiast jeżeli używamy w wersji przeglądarkowej, trzeba kliknąć na pokaż wszystkie stoły, tam co jest zaznaczone strzałką i też pojawia nam się opcja mecze. Następny krok to tutaj mamy tak, w wersji klient-serwer po kliknięciu tam na mecze, jedną z dostępnych opcji jest załóż mecz. Tutaj po prostu pod screenem, na którym są wszystkie mecze, jest przycisk załóż mecz. Jeżeli klikniemy go, to pojawia nam się okienko gdzie już ustawiamy wszystkie opcje meczu. Jeżeli działamy w systemie logowania przez przeglądarkę, to pojawia się tutaj przycisk załóż mecz na dole, który jest zaznaczony żółtą strzałką i po kliknięciu na to pojawiają się opcje meczu. Zaraz, chyba tutaj niżej jest to jeszcze bliżej. Czyli teraz tutaj
Jakie parametry ustawiamy, prawda? Po pierwsze, czy gramy na impy, czy gramy bortę mecz, prawda? Czy na zapis, na punkty robrowe, czyli na zapis ogólny. Kiedyś nawet Mistrzostwa Świata się rozgrywało. Pierwsze mecze o Mistrzostwa Świata były na zapis ogólny, jeszcze jak impów nie było. Można sobie przypomnieć czasy prehistoryczne. Wybieramy tutaj tak, liczbę rozdań, czyli liczbę rozdań, formę zapisu, opcje dostępności dla kibiców. Aha, teraz tak, barometr. Jeżeli klikniemy, jeżeli tutaj w tym boksie przy barometrze oznaczymy, to wynik po każdym rozdaniu będzie widoczny dla zawodników grających w meczu. Czyli po prostu, że on się ujawni na końcu, tylko po prostu po każdym rozdaniu będą wiedzieli, jaka jest sytuacja. To jest ciekawsze niż normalnie, natomiast to wytwarza trochę inną sytuację taktyczną niż w meczu rzeczywistym, bo w meczu rzeczywistym siadamy, gramy, nie wiedząc jaki jest wynik. Tutaj dodaje to pewnego smaczku. Tutaj w tym kwadracie kibice ustalamy wszystko, co się tyczy kibiców. Po pierwsze, możemy grać w ogóle bez kibiców, czyli jeżeli nie... Bo tutaj jest zaznaczone wpuść, czyli że możemy grać z kibicami. Kibice mogą być bez głosu bądź mieć głos, czyli mogą dyskutować i tak dalej. Teraz tak, włączenie undo, to jest po prostu czy można cofać zagranie, prawda? Bo normalnie jak gramy, to za zgodą przeciwników można zagranie cofnąć. Czyli po prostu, natomiast w meczu, żeby przybliżyć te warunki do rzeczywistego meczu, można, tak jak jest tutaj, można zrobić, że tak powiem, karta stół, koniec, kliknięcie poszło. Teraz tutaj na dole to jest to kibicuj partnerowi, gdy partner rozgrywa, czyli że po prostu jeżeli partner rozgrywa, to widzimy chyba tylko jego ręce, zdaje się. Możemy się wczuć w jego rolę. Natomiast lepiej jest widzieć wszystkie, bo możemy być bardziej krytyczni, prawda, i szpilę jakąś potem włożyć. Tutaj na tym, no i oczywiście tam na górze, opis meczu, sędzia. Teraz tak, tutaj wpisujemy nazwy drużyn. Opis to jest to, co będzie widoczne, czyli jak tutaj widzimy Teams Untitled, to jeżeli tu wpiszemy na przykład nazwa meczu, jeżeli sobie wpiszemy tutaj załóżmy trening, nie wiem, Uni Winkhaus Leszno albo trening kadry junioru, to będzie widać. Opis można tutaj poszerzyć, prawda, można nam coś więcej wpisać. I sędzia, no to z reguły ten trener chyba dobrze, że był sędzia, bo wtedy jak są jakieś sporne sytuacje, to on tam może rozstrzygać spory, może być wezwanie do stolika i tak dalej. Podobne opcje są tutaj przy przeglądarce. I teraz jak już to wszystko poustawiamy w sposób taki, jaki chcemy, tu powpisujemy zawodników jednego teamu i drugiego, to klikamy załóż mecz i teraz do każdego z graczy, którego tutaj wpisaliśmy, jest wysyłany komunikat. Jesteś zaproszony do meczu takiego i takiego, czy zgadzasz się? W momencie, jak oni wszyscy potwierdzą, to, że tak powiem, stół się otwiera i mecz się odbywa. No i to mniej więcej z grubsza tyle. To jest proste naprawdę. Jak się raz przez to przejdzie, to jest to proste, nie wiem, jak drut, że tak powiem. I nie nastręcza to żadnych problemów. Teraz tak, jest możliwe wykorzystanie przygotowanych wcześniej rozdań. Tutaj Marcin miał mieć na ten temat jakąś prezentację. Tak samo można to, o czym tam będę za chwilę mówił, czyli wykorzystanie bibliotek rozdań ze starych turniejów, tylko że po prostu one wymagają pewnego przetworzenia, które jest pracochłonne, bo trzeba podzielić ten, znaczy to jest BBO to samo robi, natomiast to trwa, prawda, czyli że jeżeli na przykład użyj tam Bermuda Bowl 2012, jakiś tam wybieramy segment i teraz program przetwarza to, wybiera każde rozdanie, my te rozdania musimy tam kliknąć, tworzą się pliki z każdym rozdaniem z osobna i potem trzeba je w jednym folderze zapisać. No jest to pracochłonne, to trwa, także muszę przyznać, że jest to trochę procedura, która bardzo wydłuża i trochę, no nie wiem, po prostu ja z lenistwa nigdy tego nie robiłem. Natomiast tak. Gra na starych rozdaniach. Tutaj jest najprostsze jest ustawienie, żeby dwie pary zagrały fixa na rozdaniach z dawnych imprez. Biblioteka rozdań jest naprawdę bardzo duża. Są one, jeżeli się zaloguje ktoś przez
przez przeglądarkę, to tam jest opcja ViewGraph, tam obejrzyj stare ViewGraphy, z tym, że tam one są od 2000, w tej chwili bodajże od 2009 roku. Czyli tam można sobie znaleźć, można kliknąć i obejrzeć. Natomiast do gry można wykorzystywać nawet starsze. Niektóre nawet z 2004-2002 rok są imprezy. Zaraz pokażę, jak można tego szukać. Najprostsze jest ustawienie, żeby dwie pary grały na stare rozdania. Czyli najłatwiej jest to zrobić po zalogowaniu się przez przeglądarkę, gdyż w wersji klient-serwer praktycznie jest tak, że za każdym razem nie można sobie wybrać zestawu rozdań. Dostaje się tam jakiś tam jeden losowo wybrany i trzeba by grać ten. Natomiast jeżeli się logujemy przez przeglądarkę, to mamy opcji do wyboru bardzo dużo. To potem zresztą się zalogujemy, to zobaczymy z grubsza, na przykład spróbujemy, nie wiem, Bermuda Bowl 2000, na przykład jakiś tam ćwierćfinał. Zobaczymy, czy jest. Więc tak, po zalogowaniu się przez przeglądarkę wyświetla się to okno, które tutaj widzimy teraz i klikamy na otwórz stół. I pojawia się następne okno, rozpocznij ViewGraph Game Stool. ViewGraph Game, czyli grę z wykorzystaniem dawnych zapisów z ViewGraphu. Po kliknięciu na to otwiera się kolejne okno, które tutaj mamy i tutaj są tak, opcje stołu, czyli zarezerwuj miejsca przy twoim stole. Chyba zresztą one są szczegółowo tutaj, tak, wszystko będzie po kolei dalej mówione. Czyli to są kolejne opcje stołu, jakie tam będziemy musieli ustawiać. Czyli pierwsza rzecz to jest zarezerwuj miejsce, czyli wpisujemy tam, kto ma grać na jakiej pozycji, jak już to wpiszemy, dajemy OK, prawda? Następna opcja ustawienia prywatności, bo to jak jest trening, to na przykład możemy nie chcieć, żeby byli kibice, powiedzmy, prawda? Zezwól na kibicowanie. To jest, jeżeli tutaj nie zaznaczymy tego okienka, to będzie bez kibiców. Zezwól na rozmowę kibiców z graczami. To też jest, bo nieraz kibice po prostu tam wymieniają uwagi, które dla graczy są krępujące. Jeżeli to jest trening, to najlepiej po prostu, żeby tego na to nie pozwalać. Potrzebna zgoda na kibicowanie. To wtedy administrator, jeżeli ktoś chce kibicować, to że tak powiem, puka do stołu i ten administrator może albo mu pozwolić, albo nie. Potrzebna zgoda na grę. To trzeba sobie zaznaczyć, bo w przypadku, gdy wyrzuci któregoś z graczy, którzy są zalogowani ze względu na przykład na przerwę w dostępie do internetu czy z jakichś problemów technicznych, to jeżeli nie jest to zaznaczone potrzebna zgoda na grę, to natychmiast wskoczy ktoś, może wskoczyć na jego miejsce i potem na przykład może się nie chcieć usunąć na prośbę. Także tu lepiej jest, żeby była potrzebna zgoda na grę. Niewidoczny to znaczy, że stół jest niewidoczny, prawda, i nikt go nie widzi. Wyklucz nowych członków to prawdopodobnie, że nie mogą być przy stole tam ci, którzy mają krótki staż na BBO, tam poniżej iluś tam rozdań. Jak tu ustawimy wszystko w taki sposób, żeby nam to, że nas to urządza, to klikamy OK i mamy gotowe. I teraz jest kluczowe. Ustaw kontrakt dla swojego stołu. Jeżeli klikniemy na to ustaw kontrakt dla twojego stołu, to się pojawia tutaj ten box, który widać, źródło rozdań. Wybierz rozdania. ViewGraph mecze pozwalają na porównanie każdego rozdania. Więc jeżeli wybierzemy na przykład rozdania z jakiegoś meczu, czyli na przykład półfinał Bermuda Bowl 2008, to ten stół, który tutaj gra, będzie się porównywał z każdym z dwóch stołów, czyli z dwóch stołów z tamtego meczu. Czyli to saldo w impact, które będzie bieżącym wynikiem gry tych dwóch par, które grają przy stole, będzie po prostu sumą sald z oboma stołami tamtego meczu rozgrywanego w rzeczywistości. I teraz tu mamy następujące opcje. Pierwsza, ta tutaj taka blada, to random deals, czyli rozdania losowe. O to nam nie chodzi. Drugie to jest losowo wybrane oferty ViewGraph, czyli tutaj BBO nam podrzuci to powiedzmy losowo, prawda, z biblioteki, w której jest tam powiedzmy 20 tysięcy plików lin, to nam jakiś tam wybierze, a tutaj wybierz konkretny mecz ViewGraph z archiwów, czyli
To jest po prostu przeglądarka, której będziemy mogli sami szukać. I teraz, jeżeli zaznaczyliśmy to, wybierz konkretny mecz WGRAF z archiwów kropeczką i klikamy wybierz mecz. No i teraz pojawia nam się coś w rodzaju takiej przeglądarki. No i teraz szukaj, wpisujemy Bermuda Bowl 2006, na przykład tu jest. Pobierz mecze i tu nam się pojawia, co jest Bermuda Bowl 2006 dostępne. I tu mamy tam Robin Round 10 mecz Irlandia-Nowa Zelandia. Robin Round 8 runda Irlandia-Polska. Potem jest segment 8 Brazylia-USA, to już pewnie jakiś tam półfinał, jakiś playoffowy. Finał segment USA-Italii, prawda? Czyli i prawdopodobnie tam jeszcze jakieś były, gdyż można to w dół przesuwać. Widoczna jest tylko część. I teraz załóżmy, że wybieramy mecz Irlandia-Polska, bo porównanie z dwoma polskimi parami, tam nie pamiętam, kto grał w 2008. Gierulski, Skrzypczak, Gawryś, Chmurski chyba z tego, co pamiętam. Albo Gawryś, tak, zdaje się. No, jest atrakcyjne, prawda, bo z polskimi parami. Lepiej się porównać z polskimi parami niż z parami chińskimi tam jakimiś czy mniej znanymi. Zawsze jest to, zagrałem lepiej od Gawrysia, prawda, to jest jakiś smaczek. Czyli klikamy teraz wybierz mecz. Sorry, znowu, kurczę, w złą stronę. No i teraz... I to już mamy zafiksowane. Teraz jeżeli klikniemy załóż stół, to zaczyna działać, prawda? Czyli te osoby, które tamśmy wpisali, dostają propozycję, że masz zarezerwowane miejsce przy stole takim i takim, czy akceptujesz? Akceptuję, OK. I pojawia nam się tutaj są zarezerwowane dla, prawda? Bo ja nie miałem zalogowanych czterech ludzi, żeby to przećwiczyć. I to jest pierwsze rozdanie z tego meczu Polska-Irlandia, pojawia się rozkład, jeżeli są gracze, prawda, to normalnie rozgrywamy. I teraz po rozegraniu tu pojawi się jakiś wykład NS plus tam kilka impów, WE minus i patrząc na pozostałe, mój stół, tu pojawi się jakiś tam wynik, załóżmy, nie wiem, tutaj, co tutaj widzimy, idzie, nie wiem, 7, wychodzi 7 kar, prawda, bo tam akurat jest taki układ, że można na trefle ściągnąć dwa razy, a tu na trefle wyrzucić kiedyś. Załóżmy, że 7 karo swoje, to będą duże plusy, bo tam pewnie na jednym stole było 3 bez atu, na drugim tym. I tu, gdzie pozostałe stoły, będziemy mieli wyniki, jakie były osiągnięte przy tym. No wyrzucimy ze stołu, ściągniemy dwa razy kara, na 3 trefle z ręki rzucimy 3 kiery i przebijemy ostatnim tym, chyba, tak? A nie, bo tu 9 karo, nie, to nie. No to 6 karo, powiedzmy, prawda? No nieważne, w każdym razie mamy tutaj taki ten. Czyli co, może przerwę? Czy ten? Dobrze. Teraz kolejną formą... Nie, ale nie, bo tu jest przy singlu, kiedy jest 9 karo, a w stole zostanie 8 po zagraniu 2 razy karo. Dobrze, to ile? Ile? 10 minut. Trening, czyli co, jedziemy, tak? Trening licytacyjny. To jest moim zdaniem najcenniejsza rzecz, jaka jest na BBO. Wiem z doświadczenia, że jak zaczynałem grać bardzo sztucznym systemem, który miał mniej więcej 200 stron, to pierwsze 3 miesiące to spędzałem na BBO mniej więcej tygodniowo po 10 godzin tylko licytując. A to był taki. W tej chwili, nie, to jak grałem z Pazurem, systemem Snail. W tej chwili system został zredukowany do wersji starter i ma 27 stron. Snail starter. Słucham? Nie, bo po prostu następna ofiara eksperymentu okazała się mniej podatna, tak. Więc tak, jeżeli chcemy założyć stół do treningu licytacyjnego przez przeglądarkę, no to ponownie nam logujemy się i na screenie klikamy na otwórz stół, a w BBO słusznie nazwano to inne atrakcje brydżowe, bo kliknij, by zagrać lub oglądać brydża, co jest dużą atrakcją, a tu ja wiem, czy to jest atrakcja, trening licytacyjny, ale widocznie jest tylko już z kategorii inne. No i teraz co dalej? Przez przeglądarkę mamy w opcjach stół do nauki,
Mamy stół do licytacji, a w innych atrakcjach brydżowych co tu jeszcze mamy? Pokoje rozmów, atrakcja brydżowa, pokój rozmów. Biblioteka brydżowa, naucz się grać. O, to jest atrakcja i każdemu by się przydała. Ale licytacja w parze trening, prawda? No i teraz, jeżeli w wersji client-server klikniemy na licytacja w parze trening, pojawi się aktualnie otwartych stołów do licytacji, do treningu licytacji, jest opcja załóż stół. Natomiast jeżeli w wersji przeglądarkowej klikniemy na otwórz stół do licytacji, to nam się pojawiają już trochę bardziej zaawansowane opcje, prawda? Załóż stół, licytacja i teraz tak. Opcje prywatności mamy tu podobnie jak przy meczu czy przy treningu, że zezwól na kibicowanie, zezwól na rozmowy kibiców z graczami. No to jest opcja, która jeżeli zezwalamy na kibicowanie, to pozwolić kibicować wszystkim. Na przykład ostatnio miałem taki przypadek, że podczas treningu licytacyjnego padło otwarcie blokujące z dwoma asami. I jeden z kibiców się wtrącił, że co to za trening licytacyjny, jak niby to ma być poważny trening, a tu się otwiera blokujące z dwoma asami, prawda? Że, także może czasem lepiej nie zezwolić tym ludziom na rozmowę. Co dalej? Potrzebna zgoda na kibicowanie, to można też to kliknąć, wtedy się będą mogli zalogować jako kibice tylko ci, których zaakceptujemy. Bardzo ważne jest potrzeba zgoda na grę, bo to jest to, o czym mówiłem przedtem. Że jeżeli z przyczyn technicznych wyrzuci jednego z trenujących, to znowu może ktoś usiąść i jeżeli nie wykaże dobrej woli, to go stamtąd po prostu nie będziemy w stanie usunąć. Czyli po ustaleniu tych takich zgrubnych rzeczy. Aha, jeszcze jedno. Licytacja przeciwników. Przepasuj i kontrolowany przez gospodarza. To jest istotna opcja, bo jeżeli damy przepasuj, to jest licytacja jednostronna, prawda? Czyli, że para, która trenuje, sobie licytuje sama. Natomiast jeżeli kontrolowane przez gospodarza, to gospodarz stołu, czyli ta osoba trzecia, która zakłada stół, może, załóżmy, jeżeli para NS licytuje, to może z rękami WE licytować. To jest bardzo istotne. To jak przejdziemy potem tam do następnych opcji, to wam z grubsza powiem mniej więcej, jak to funkcjonuje. No i teraz jak w wersji przeglądarkowej od razu nam się otwiera stół i tutaj mamy opcję źródło rozdań, prawda, która jest tym wszystkim najważniejsza. Natomiast w wersji client-server jest potrzebnych mniej kroków i tutaj już teraz tak, powiem wam co to, te opcje nowego stołu, jak to trzeba robić. Te opcje, jeżeli się zrozumie w jednej wersji, to z grubsza są mniej więcej tak samo działające jak tam. Tak, w sumie to tak wygląda groźnie, ale jak się raz przez to przejdzie, to już jest proste. Więc tu mamy po kolei tak. Typ rozdań, losowe bądź ograniczone. Trening na rozdania losowe tak naprawdę nie ma sensu, bo wtedy po prostu nigdy nie wiadomo, przyjdą cztery pasy, to jest strata czasu. Rozdania ograniczone to znaczy, że wprowadzamy pewną dyskryminację. Wygląda to tak, że system generuje losowe rozdanie, sprawdza, czy ono spełnia kryteria, które myśmy ustalili, albo go wpuszcza do licytacji, jak nie spełnia, to nie. To trwa tak szybko, że w ogóle tego nie zauważamy. I teraz jeżeli dajemy ograniczone, to co możemy ustawiać? Już widzimy tutaj na pierwszym ekranie minimalna siła połączonych rąk, prawda? Jeżeli chcemy trenować na przykład strefę ślemową, to dajemy 40, powiedzmy, prawda? Słaby, tak. No to powiedzmy, możemy na przykład, nie wiem, na strefę końcówki dajemy 22, na strefę ślemową 28, coś. Ale to jest bardzo zgrubna opcja, są dużo lepsze. Tutaj mamy opcje dotyczące kibice. Wpuść, pozwól rozmawiać, to już mówiliśmy o tym, potrzebna zgoda na dołączenie dla graczy, dla kibiców i tak dalej. Teraz ustalamy rzeczy dotyczące graczy licytujących. Gracz N. Można ustawić, żeby gracz N był cały czas rozdającym, albo gracz S, prawda? Rezerwuj, to tu wpisujemy, kto ma tu siedzieć. Ograniczenia. Teraz tutaj można wybrać zgrubne ograniczenia, czyli na przykład, żeby miał dowolną rękę. Przepraszam.
żebym miał, czyli any hand, czyli dowolną rękę, albo 12-14 w równym, prawda? Tam jak się schodzi niżej, to są jeszcze inne. Ale to są wszystko zgrubne rzeczy. To samo dotyczy S, prawda? Czyli że może być S rozdającym. Oczywiście jak klikniemy, że N jest rozdającym, to S już nie możemy, jest, może być tylko jeden. Natomiast teraz tak, jeżeli klikniemy tutaj na, znaczy jeżeli zaznaczymy tą opcję wyznaczone i to tutaj to dotyczy każdego gracza, to pojawia się okienko, w którym będziemy za chwilę, gdzie można bardzo szczegółowo określić, jakie ręce ma mieć N bądź S. Tu jest pierwszy, to z kolei jest w wersji przeglądarkowej pierwsze okno ustaleń, czyli takie zgrubne ustalenia, kto ma rozdawać. Tu jest, że N i S rozdają, czyli na zmianę, bo obaj są kliknięci. Jeżeli klikniemy tylko jednego, to będzie jeden rozdawał i minimum i maksimum można ustawić siły honorowej. Teraz tutaj są bardziej szczegółowe opcje licytacyjne. I tu już można ustawić, zobaczmy na przykład, co tu mamy ustawione w przypadku ręki N. Że ma on siłę 11-21, maksimum 4 piki, kierów od 5 do 13 i kar od 0 do 6, trefli od 0 do 6. Czyli jest on otwierającym, czyli co, jakie to jest otwarcie? Czyli tak, czyli to jest ustawione, że N otwiera jedno kier, a S ma siłę od 13 układ dowolny, czyli forcing do końcówki, prawda? Czyli te parametry to są ustalone, że trenujemy, że N otwiera, a S ma forcing do końcówki. I podobnie tu jest ustawione w wersji client-server, to okienko wygląda tak jak tutaj, prawda? Czyli tutaj mamy, i tu możemy zapisać kilka szablonów, i sobie tylko kliknąć użyj tego, bądź użyj tego, bądź użyj tego. I tutaj też jest wybrane to samo, że pików maksimum 4, kierów co najmniej 5 i maksymalnie młodsza 6, tylko tu mi się nie udało, bo od 1 do 17 to tu powinno być 11, ale to jest po prostu misklik tak zwany. Czyli tutaj mamy narzędzie, że w tym miejscu możemy sobie ustawić praktycznie dowolną. Możemy ustawić na przykład, że N otwiera jedno kier, a S będzie miał, nie wiem, 7-9 z fitem trzykartowym, prawda? Żeby na przykład zobaczyć, czy para ma tendencję do przelicytowania, czy nie. Także tutaj po prostu to jest główna rzecz, która tutaj jest dobra. Czyli ja na przykład muszę powiedzieć, że pracując ostatnio z kilkoma parami kobiecymi, które są bardziej podatne na szkolenie, to robię na przykład cały trening, który trwa powiedzmy lekko ponad 2 godziny na jeden temat, prawda? Czyli na przykład otwarcie, odporność na bloki po otwarciu jednokier. Czyli na przykład ustalam, że N bądź S naprzemiennie, powiedzmy godzinę N otwiera jednokier. Ja jako WE, prawda, sobie licytuję, że zawsze wchodzę 3 trefle albo 3 kary albo 2 piki, zależy jak tam. Żeby to się trzymało kupy, to można na przykład ustawić jeszcze tutaj tak, żeby na przykład kar na linię NS było maksymalnie 5 na obu rękach, wtedy można karami blokować, przedłużać bloki, prawda, i tak dalej, prawda? Czyli na przykład, że N otwiera kier i E wchodzi 2 albo 3 karo, jest coś, z tym musi radzić, można mu ustawić rękę na przykład bez fitu z co najmniej 4 pikami. No można tutaj praktycznie ustawić wszystko i teraz naprawdę po 2 godzinach takiego treningu na jedną sekwencję, to para już w zasadzie jest na wiele niespodzianek. Niewiele jest ją w stanie zaskoczyć, prawda? Czy na przykład przed mistrzostwami Europy jedna z par kobiecych, jak zobaczyła, że słabym bezatu gra powiedzmy połowa mniej więcej, no może połowa przynajmniej, 1/3 par, z którymi tam im grozi spotkanie, to chciała przetrenować obronę na słabym bezatu. Może nie tyle obronę w sensie takim, że wejście pierwszego broniącego, na przykład łapanie przeciwników na kontrę karną po słabym bezatu, prawda? I to jest też dobrze, bo daje się na przykład, że N ma od 13 na równym, W zawsze otwiera jedno bezatu, E coś tam schodzi i teraz S ma jakąś tam kartę i sobie teraz, żeby wszystkie opcje, czy kontra karna, czy negatywna, czy jak jest odejście transferem, czy po prostu wszystkie opcje sobie można przetrenować. Także to jest w zasadzie to, co jest tutaj najcenniejsze. Można ustawić na przykład też prosto, że N ma 12 plus otwierający i odpowiadający ma od 12, albo odpowiadający ma tam, nie wiem, na przykład jak chcemy po silnym treflu. Na przykład kiedyś bardzo sadystycznie zrobiłem trening w parze grającej wspólnym językiem, że N miał zawsze silnego trefla, a przeciwnik zawsze wchodził 3 trefle albo 3 karo, prawda?
AS miał zawsze silną rękę. Po prostu to naprawdę pokazuje, jakie są naprawdę problemy we wspólnym języku. To jest dopiero pozycja. To są pozycje, które przychodzą mniej więcej w życiu raz na miesiąc, jak ktoś dużo gra, prawda? Że otwierający ma silnego trefla, przed nim chodzi blokiem, a tutaj jest forcing do końcówki. Ale po prostu takie rzeczy. Jak z doświadczenia z reguły się wiem mniej więcej, jakie są newralgiczne punkty albo systemu, albo pary. Na przykład, jeżeli mamy parę, która w meczach nagminnie przelicytowuje, prawda? Na przykład przelatuje szlemiki. Bo jak jedyna metoda licytacji, łapiemy fit, blackwood i 6, prawda? To można po prostu ustawić rozdania pod to, żeby trochę wymusić takiej kultury licytacyjnej. I teraz oczywiście to jest cały czas pytanie o to, czy ludziom się będzie chciało, czy sobie przepolicytują i zapomną, oleją to i tak dalej. Natomiast jeżeli już ludzie są na tyle zmotywowani, żeby w ogóle trenować, żeby siąść na BBO do bidding roomu, to najczęściej jest tak, że jakieś wnioski z tego potrafią wyciągać, prawda? No, wiadomo, że każdy, nawet jak nie chce grać lepiej, bo uważa, że gra bardzo dobrze, to jednak lubi wygrywać, a żeby wygrywać, to porozumienie z partnerem, jak jest bliższe, to zawsze jest lepiej. No i teraz ja już, jak to wszystko już poustawiamy, to dajemy tutaj, powiedzmy, zatwierdź i zamknij, prawda? Teraz tu licytacja, no to trzeba kontrolowana, znaczy co jest istotne, tak, tu w wersji client-server jest licytacja przeciwników i teraz można, jeżeli to klikniemy, to nam się pojawią opcje do wyboru. Przepasuj, kontrolowane przez albo zaprogramowane przez, bo kontrolowane przez to znaczy, że gospodarz stołu musi wpisać jaka jest odzywka. Przychodzi na niego kolej i musi dać pas albo jakąś odzywkę, bo inaczej nie pójdzie dalej. A jeżeli zaprogramowane przez, to można dać na przykład, że otwierający jest wuj, on zawsze otwiera tam na przykład jedno pik, albo dwa pik, albo jedno bez atu, albo coś. Albo, że jeżeli N jest otwierający, to E zawsze wchodzi coś tam, prawda? Tutaj za dużo opcji nie ma, ale tu widać, prawda? Jeżeli N jest otwierającym, to otwierać zawsze jedno tref, otwierać jedno karo, otwierać ten. Tak samo w wejściach w obronie też można to zautomatyzować. Natomiast tutaj, jeżeli jest to trening, gdzie jest para i trener, to zawsze najlepiej, żeby była kontrolowana przez. Bo wtedy nawet jak się widzi, jeżeli da się opcję licytacja kontrolowana przez, to rozdanie się wyświetla na cztery ręce, prawda? Czyli widzimy wszystkie cztery ręce. I oczywiście, jakbyśmy chcieli rzetelnie licytować to, co te ręce mają, to tam często by trzeba było pasować. Natomiast jak się popatrzy na ręce pary trenującej, to od razu widać, jak można im maksymalnie utrudnić życie, prawda? No bo to wydaje się, że taki powinien być cel treningu, żeby przetrenować trudne sytuacje. I wtedy można im zrobić taką sekwencję, żeby im było najtrudniej, czy żeby wychwycić jakiś niuans systemowy. Także trzeba patrzeć wtedy nie tylko na cztery ręce, ale wszystkim na ręce pary NES, jaka licytacja może najbardziej im się utrudnić. Można sprawdzić, na przykład, czy potrafią skontrować, prawda? Czy dadzą sobie radę z tym, żeby skontrować, albo powiedzmy przedłużenie bloku, że obaj broniący licytują, to no po prostu trzeba tutaj trzeba wykazać się dużą inwencją i jakąś taką zdolnością do szybkiej analizy rozkładu, prawda, żeby popatrzeć na ręce NS i od razu mieć jakiś pomysł na to, co tam z tym zrobić. I teraz obróbka zapisów, bo tu tak jak pani mówiła, że można po prostu omawiać wszystko na bieżąco, prawda, czyli włączamy jakąś tam opcję. No, oczywiście możliwy jest czat na BBO normalnie, gdzie wszystko piszemy, prawda. Ten czat ma ten plus, że on się zapisuje. Natomiast jeżeli jest też możliwość, no w końcu komputery zrobiły straszny krok naprzód i każdy komputer, każdy laptop z reguły ma mikrofon i głośnik, prawda? Czyli wersja przeglądarkowa ma opcję kamerki i ma opcję mikrofonu, czyli możemy po każdym rozdaniu sobie omówić z partnerem. Nie wiem, czy jest możliwość zapisu, czy robienia jakichś MP3 z tych plików. Bo jednak dobrze jest, żeby z tej rozmowy, z tej analizy jakiś zapis został, bo... Za to, że liczenie nie podgadał lub...
No to na pewno można wtedy, prawda? Natomiast jeżeli czat jest pisany, to on się zapisuje w wersji client-server. Zaraz pokażę, gdzie ten plik jest. Bo tak, po pierwsze jest to jakiś materiał szkoleniowy do jakiegoś przemyślenia, do dyskusji. Po drugie, często są tworzone jakieś, nazwijmy to, ustalenia licytacyjne ad hoc, które też, żeby nanieść do systemu, to dobrze jest, żeby one były zapisane, bo powiedzmy czasem jest tak, że porozmawia się, z reguły BBO wieczorem, prawda, idę spać, rano się budzę, a kurczę, no to już nie bardzo wiadomo o czym, prawda. Teraz gdzie można znaleźć zapisy tych gier? Pierwsza sprawa to jest przy grze przez przeglądarkę. Na głównym ekranie po zalogowaniu się mamy tutaj kilka zakładek, tam Home, View Graph Schedule i Hand Records. Tutaj jeżeli klikniemy na Hand Records, to pojawiają się, znaczy to uzyskujemy dostęp do rozegranych przez nas, no nie tylko przez nas, przez kogokolwiek rozdań, prawda? No i teraz... Czyli tak, jak klikniemy na tą zakładkę Hand Records, to otwiera się takie okno dialogowe, gdzie wpisujemy, wpisz datę początkową, no a to akurat robiłem 2 listopada, prawda? Czasokres 6 dni, wstecz lub naprzód, czyli wziąłem wstecz, tu swój nick wpisałem. No i teraz get hands, czyli daj mi te rozdania. I teraz tak, jeszcze jedno, żeby móc oglądać, bo rozdania są najczęściej zapisane w formie plików typu LIN, z rozszerzeniem LIN. To są pliki tekstowe tworzone przez oprogramowanie BBO i żeby je można było otwierać na komputerze, one muszą być skojarzone w systemie operacyjnym z programem NetBridge View.exe, który jest w folderze BridgeBase Online. Jak kojarzyć pliki, na przykład to tak, żeby pliki z rozszerzeniem DOC, żeby otwierał Word, to jest, nie wiem, w wersji Windowsu, które ja znam, to jest coś takiego, że otwiera się opcję folderów i tam jedną z opcji jest, że otwieraj pliki typu, tu się wpisuje LIN z programem, który trzeba go teraz znaleźć, ten program i program ten, on jest w folderze C, / BridgeBase Online, tam taki jest właśnie, no jest ikona i ten. I wtedy pliki LIN się będą otwierały w tym programie. No i teraz, jeżeli damy get hands, to otrzymujemy zapis rozdań rozegranych tam w ciągu tych 6 dni wstecz od tej daty, która jest wpisana. No tutaj jest, tu jest 18 rozdań, prawda? I teraz tak, mówi to jest taka forma zapisu rozdania, że można go obejrzeć sobie, zaraz pokażę, natomiast no nie jest to w formie LIN-u. Traveler to jest tak jak protokół rozdaniowy, prawda? I teraz tak to mniej więcej wygląda. Tutaj po prawej mamy odtworzony plik LIN, czyli plik LIN z zapisu na dysku, a po lewej jest to samo rozdanie w formie MUVI. Czyli po prostu, jeżeli klikniemy na poprzednim screenie na MUVI, na to pierwsze rozdanie, to ono się otwiera w takim oknie, jak tutaj widać po tej stronie, prawda? To jest plik LIN. A tu na dole mamy
protokół meczowy z tego rodzaju. Czyli prawda, na jednym stole para WE grała 3 bez atu bez 1, na drugim zagrała 3 trefle z nadróbką. I teraz tak. Używając BBO w wersji klient-serwer należy ustawić opcję zapisu gry i czatu. Gdzie to można znaleźć, prawda? Tutaj ten taki trybik, to są tutaj można, wybieramy różne opcje, w ramach których będziemy sobie tutaj funkcjonować. Po kliknięciu na to pojawia się kolejne okno i tutaj wybieramy przy stole, prawda? Tutaj klikamy przy stole, otwiera się następne okno. I tutaj, mamy tak, zapisz rozdania, które grasz, gdy kibicujesz i w bryczlamie. Czyli to jest tak, jeżeli odhaczymy te wszystkie 3 opcje, które są tutaj, to wszystkie rozdania, które gramy, którym kibicujemy, gdy ktoś gra oraz gdy jesteśmy zalogowani do bryczlamy, zapisują nam się na dysku w postaci plików LIN. Teraz jeżeli klikniemy tutaj przy stole, to tak samo możemy zapisywać czat. Prawda? Czyli zapisz cały czat. I teraz pokażę Wam zaraz, gdzie te zapisy się tworzą, jak one wyglądają. Pliki LIN zapisują się w folderze C Bridgebase Online User, bo przy instalacji Bridgebase Online w głównym katalogu dysku C tworzy się folder Bridgebase Online i tam jest kilka różnych katalogów. Między innymi jeden jest user, prawda? Znaczy, czyli tak, klikamy na mój komputer, czy tam komputer, otwiera nam się, jakie tam mamy dyski, dysk C, jest tam folder Bridgebase Online i teraz tutaj mamy hands, a tutaj hands i user, prawda? Jednym z folderów jest hands, bo tutaj tu są różne tam narzędziowe jakieś tam rzeczy, Bridgebase Online, tam jakieś tam ikonki, grafiki i tym podobne. No czat jest, zaraz też pokażę gdzie, prawda? I teraz jeżeli klikniemy na folder hands, no tak sama nazwa wskazuje, prawda, rozdania, to tutaj pojawiają nam się niki, jakich używaliśmy, jakie z tego komputera były używane na BBO i jeden z nich to jest Mareczek, prawda, to jest mój nick. No i teraz jeżeli klikniemy na ten folder Mareczek, to tu nam się pojawiają pliki, które są tu zapisane. Więc prawda, tutaj mamy na przykład tak, 9.34, 2 listopad 2014, Final A Italian Mixpers, czyli oglądałem sobie tam transmisję z finału mistrzostw mixtowych Włoch, prawda? Tu jakiś tam te pliki, które te rozdania, które gramy, one są oznaczone jako pliki takie, na przykład 10.30.14.1, to jest trening, zdaje się, licytacyjny, prawda? Turnament to jest coś, co graliśmy i tutaj też on z reguły jest numerem i datą identyfikowany. Czyli jak tu mamy turnament 42.03.10.28.14, to jest coś, co graliśmy 28 października 2014 roku i on się zakończył o 17.52, prawda? Data ostatniej modyfikacji. Teraz jeżeli klikniemy, jak te pliki wyglądają, prawda? To są normalne zapisy, czyli na przykład 32.14 to jest tutaj tak, turnament 32.14. Jeżeli klikniemy na ten plik, to nam się otwiera normalnie tabela wyników. To był mecz, prawda? Tabela wyników z meczu, który był grany. Tu mamy tam rozdanie pierwsze, to co było tam, prawda? 3 bez atu, bez jednej, 3 trefle z nadróbką i tak dalej. Oj, przepraszam, kurka wodna. Tutaj byliśmy, prawda? No i teraz i tutaj jeżeli klikniemy na przykład na to 3NT-1, to się otworzy okienko z zapisem tego rozdania, gdzie będzie licytacja i możemy karta po karcie przeklikać wszystko po kolei, co każdy grał. Tutaj na przykład działa GIB, że w każdym momencie można włączyć GIBa, żeby pokazał, która karta wypuszcza, która kładzie i tak dalej, żeby tam można było rozliczyć każdego
zawodnika czy partnera, żeby było wiadomo, w którym momencie jakieś tam nieszczęście się stało czy coś, prawda? I w tym samym folderze, czyli w głównym folderze BridgeBase Online jest zapisywany czat. Czyli jeżeli ustawimy tam w tym oknie narzędziowym zapisuj czat, to mamy tutaj Mareczek czat. To jest zapis czatu od momentu, ponieważ ja zmieniając komputery sobie ten folder kopiuję, to tu mam czat gdzieś od mniej więcej 2004 roku. Po prostu on ma tutaj już 7 mega, gdzie to jest plik tekstowy, to jest naprawdę potężne. Natomiast trzymam sobie z różnych względów, no po prostu przydaje się to. Tutaj po prostu jest wszystko co się tam zapisuje. Czyli na przykład jeżeli oglądamy przekaz w Viewgraphie, to się wszystkie komentarze zapisują. Jeżeli kibicujemy, to jest cały czat jaki się tam przy stole, co mówią zawodnicy, co mówią kibice, wszystko to jest. No i teraz pokażę wam, bo to jest w sumie to, co jest najbardziej pomocne. Tu to jest obróbka plików LIN. Wymaga to niestety pewnego software'u. No, Maciek Bielawski to jest, napisał oprogramowanie, które po prostu przerabia pliki LIN na pliki tekstowe i efekty są naprawdę oszałamiające. Czyli załóżmy tak, że tutaj jest, to jest trening po prostu fix grany przez tak, para Harasimowicz-Sobolewska, Naleśniewski, Blas, rozdania z mistrzostw, to są trialsy amerykańskie, czyli rozgrywki kadry amerykańskie z 2004 roku, ostatni segment ćwierćfinału, prawda? Mamy, trening odbył się 15 października 2014 roku. No i tutaj mamy poniżej porównanie meczu treningowego do dwóch pozostałych stołów, prawda? Czyli te 15 rozegranych rozdań liczy się jako dwa mecze, prawda? Czyli z jednym i z drugim stołem, tu jest wynik. I ponadto jest z każdego rozdania, jest rozkład z każdego rozdania i zapis licytacji i rozgrywki z wszystkich trzech stołów, czyli z tych dwóch stołów pierwotnych, plus z tego stołu, który był grany podczas treningu. No i to jest naprawdę super materiał, bo teraz można sobie tam porównać. Tutaj grali, powiedzmy, akurat tutaj gdzieś zniknęło, kto grał na tym trzecim stole, ale tutaj Sontag Weisel na przykład. No to argument taki, że jak ktoś tam powiedział, no ja wyszedłem w Kiera, a jak wytłumaczyć mu, że był to słaby Wis na przykład. No ale Sontag wyszedł w Karo, to być może, że wiedział, co robi, prawda? Ja nie mam tego oprogramowania. Jak rozmawiałem z Maćkiem, Maciek mówił, że prawdopodobnie ten program pojawi się w wersji handlowej z końcem roku, bo wymaga jeszcze doszlifowania. Natomiast no, narzędzie jest super. Słucham? Znaczy, nie, no to z Lina, po prostu on przetwarza Lina, prawda? Czyli no to tutaj wyciąga. To jest to, co, znaczy tam z grubsza interfejs jest taki, że jest to program pod Windowsa, czyli tam wybierz plik, prawda? Pyk, 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 wybieramy plik, jakiś tam link, klikamy i dostajemy, to jest PDF. Natomiast dostajemy plik w Wordzie, który ma. To znaczy tak, no na rozdanie numer jeden, obie po partii, no pisze po polsku. No. Nie, no, no znaczy po polsku, znaczy... Znaczy nie, no ale to jest kwestia interfejsu, no bo to, żeby on pisał nie komentarz do licytacji, bidding comment, to bo moim zdaniem to naprawdę to zrobić wersję angielską z Polski, to już nie jest żaden problem. No. Nie, liczbę do wzięcia to z tego, to tak jak gibem albo tym chyba ja się Romańskiego, big dealem, tak? Liczba lew do wzięcia w rozdaniu. Masz w sensie sama analiza, ile jest. Tak, 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 tak. No to jest darmowy program. No. Nie, Deep Finesse jest płatny. Nie, w tej chwili jest darmowy. Darmowy jest? Tak. Tak. No, to jest po prostu, to jest,
to jest to, co pokazuję tutaj. Ja wam zaraz pokażę może taki plik cały, bo tutaj to wziąłem screen tylko z pliku, ale pokażę wam plik cały. Ja mam natomiast, ten program, on daje ładny efekt, prawda? Natomiast ja używam osobiście makro do Worda, które dostałem kiedyś holenderski dziennikarz, który tam trochę liznął Virtual Basica, zrobił makro do Worda, prawda? Czyli zaraz wam też pokażę, jak to działa. Tu nie jest to taka ładna forma, ale umożliwia to zmiksowanie czatu. Tutaj po lewej ręce to jest po prostu to, co to moje makro generuje, prawda? Czyli jest tam Teams Training, BridgeBase Online, tutaj jest data, jest rozdanie z rozkładem, prawda? I tu jest licytacja, kto grał. On mi nie wyciąga mi porównania wyników. To jest jakaś tam wada. Natomiast dostajemy playing sequence, czyli jest po prostu cały też lewa po lewie do momentu jakiegoś tam climbu czy coś jest zapisana. I można tutaj wstawiać komentarze. Tu są moje komentarze, bo to był mecz treningowy tam jakiś i tu są moje komentarze. Jak ominąć rafę 3BZ tu po dwóch kierach? Tak. Wszystko są pokój otwarty, pokój zamknięty, licytacja i tu są dopisane moje komentarze. Ja mogę. Mam tu mieszane uczucia jak z każdym softwarem, prawda? Natomiast nie wiem, możemy. Tak? Nie wydaje mi się, jeżeli licencja na Kopsa kosztowała za życie Janka Romańskiego 100 zł, to nie przypuszczam, żeby to oprogramowanie mogło kosztować więcej, bo nie wydaje mi się, prawda? Zresztą to ono, Maciek go zrobił hobbystycznie, jeżeli będzie mógł jakiekolwiek mieć ekstra frukta z tego, to na pewno będzie zadowolony. Poprosimy do opublikowania. Ja myślę, że znaczy. Tu jest kolejna próbka zaraz, bo to jest chyba. Tak, to jest. O, tu jest przed, tutaj po lewej ręce, tu mamy przetworzone. To jest z treningu licytacyjnego, prawda? Tutaj mamy przykład. Czyli po lewej mamy tylko karty NS, licytację pary NS i wklejony fragment czatu dotyczący tego rozdania. Czyli tak, licytacja była kier pik 2, kier 3BZ, takie dość praktyczne, prawda? No i mój komentarz był taki, 3BZ, a jakby był single pik UN, to może singlowa dziesiątka, prawda? O, takie zawodniczki się bronią, prawda? Mógł iść szlemik, bo gdyby a 3BZ nie wychodzi, bo gdyby Ben miał rękę single pick, 6 kierów koronkowych bez asa, prawda, i asa, karo i króla tref, to na bezatu byłoby 8 lefa, a w kiery byłoby 12 z góry, prawda, czyli za szybko. Tutaj z kolei obok jest rozdanie, gdzie NS trenowało, a WE po prostu im przeszkadzał, prawda, czyli padło otwarcie z kartą W 2 piki, no to tam. Tak jak mówiłem, widzimy obie ręce WE od razu, ponieważ tutaj to była jakaś tam licytacja po blokach, prawda? Parę NS miała licytować po blokach, to z kartą W padło otwarcie 2 piki. No i teraz jak tutaj parę NS doszła do szlema w kiery, prawda? I potem cała dyskusja po rozdaniu tam, także to i po treningu taki plik wysyłam po prostu tym, nad którymi się znęcałem, żeby jakiś był to materiał do przemyślenia. No i to dziękuję za uwagę. Mogę wam teraz pokazać trochę na przykład jak to makro działa, prawda? Czy mam tu jakieś liny? Mam tu jakieś liny. Tu mam różne makra, ale import lean file, prawda? Uruchom. No, on się pyta tam, wpisz nazwę pliku. Tutaj domyślnie jest ustawiony katalog C, dlatego tam jak chcę jakieś przetwarzać, to je tam lokuję, żeby tu nie wpisywać jakichś długich ciągów. No i dajemy OK. Teraz tak, czy indonezyjski, bo to JOS jest Indonezyjczykiem, ale to angielski, prawda? Dajemy i mamy ten. Teraz. Na jaki font to zamieni, bo tu nie ma znaczków bridge'owych. No, Gilles Sans Bridge to jest darmowy font, który ma znaczki bridge'owe, prawda? Gilles Sans Bridge. Jest też Gilles Sans Bridge.
Tak, East European. To jest po prostu darmowy, to jest font, który jest za darmo. To jeżeli bym dawał makro, to ten font, ja przyznam się, że nie. Natomiast to jest... Słucham? Doinstalować do Windowsa. Ginsounds Bridge, nie, w Wordzie ich nie ma, gdzieś z internetu trzeba ściągnąć. I jest wersja wschodnioeuropejska, bo także, która obsługuje polskie znaki. Ginsounds Bridge i, prawda? I teraz dajemy opcja G, to Ginsounds Bridge. I proszę, i mamy praktycznie gotowego, przetworzonego lina, prawda? To jest... No nie, no to po prostu jest... Dzięki temu naprawdę można to jest zupełnie... Bo tak to praktycznie człowiek jest skazany na klikanie lewa po lewie i ten. Także jeżeli wykonujemy jakąś pracę z ludźmi, którzy trenują i potem ma to być dla nich jakiś materiał do przemyślenia, to zrobienie po treningu takiego pliku, no ja mogę wam, no, pokażę wam mniej więcej, co u mnie dostają, no tutaj to Dufra Dżmuda, no to reprezentantki polskich kobiet. Co dostają, jak mniej więcej wygląda taki plik po treningu. Kurczę, nie wiem gdzie. I teraz mówię, w wersji przeglądarkowej jest ten feler, że tych zapisów nie ma, tych linów, prawda? A z kolei można sobie te pojedyncze z tego, z My Hands, można sobie po jednym ściągać, ale teraz zabawa, żeby zrobić cały plik, jak na przykład trening licytacyjny, to przez 2 godziny to jest mniej więcej 50 rozdań, to po prostu jest straszna strata czasu, a tutaj to dostaje się plik z rozkładami w ciągu, nie wiem, tam minuty i potem jeżeli czat się prowadzi tak, że przed nowym rozdaniem pisze numer rozdania na przykład czy coś, to przyporządkowanie czatu do określonego rozdania jest dość proste i w sumie trochę się czasu zaoszczędza, prawda? Ej, kurczę, to nie to. Kurde, nic tu nie widzę, bo tu normalnie to... O, tu jest na przykład trening licytacja w parze. No i to wygląda w ten sposób, że tak, że jest rozdanie, jest licytacja i teraz o, tutaj to była licytacja po blokach, prawda? Przeciwnik otworzył blok na karach. No i teraz tutaj mniej więcej po każdym rozdaniu dyskusja, prawda? No to jakieś tam są uzgodnienia, co dziewczyny robią, coś tam. Potem dzięki temu, że jest ten zapis, to po prostu można sobie to jakoś tam wszystko potem nanieść do systemu. Dobrze, to ja mniej więcej z grubsza, jeśli chodzi o te rzeczy, to tyle. Czy macie jakieś pytania do tego? Bo tutaj... Rozgrywka? No to są programy na to, jest... to znaczy, to Marcin, ty miałeś mieć taką tutaj jakąś... tworzenie prezentacji multimedialnych w tych... Te liny, znaczy są opcje, ale to jest strasznie pracochłonne, bo można... Ja próbowałem nawet kiedyś się bawić, ale to po prostu... że jest opcja tworzenia linów, czyli to Leszek myślę, że tutaj może wam to powiedzieć, jak to robić. Także żeby tworzyć liny, na których ludzie się uczą. A, o właśnie. To zaraz wam pokażę. Jeżeli generator jest na PBO, czy jest sens wprowadzenia bazy danych, czy... To znaczy tak, no jest generator rąk, natomiast teraz tak. Trzeba pracować, a tu jakby była baza danych, to sobie wprowadzamy po prostu rozdania na eliminator na level 2, czy na... No nie, to tak... To znaczy, nie, takich to nie ma, to trzeba po prostu ten dyskryminator tak ustawiać, żeby to podeszło, prawda? Natomiast no to pod Lebenzola to można na przykład na sekwencję Bezatu, interwencja Lebenzol, to jest prosto.
No pod każdą to trzeba pod każdą sekwencję sobie stworzyć, ustawić. A słuchajcie, to moim zdaniem, to znaczy tak, ja na przykład powiedzmy te liny, które ja mam, prawda? Czyli lin na przykład z treningu licytacja po blokach przeciwników, to on jest gotowy. No, pytanie teraz, żeby z niego jakoś wyrzucić, czy przetworzyć, żeby go można było, bo jest opcja w bidding roomie, użyj rozdań przygotowanych, prawda? No to ja myślę, słuchajcie, że teraz jeżeli tworzymy jakąś bibliotekę materiałów szkoleniowych, prawda, że czy te wykłady, to wszystko, to możemy też takie zestawy rozdań pod konkretne tematy tworzyć, prawda? Słuchajcie, jeszcze jeżeli chodzi, ja wam pokażę, co jeszcze zrobiłem. Nie mam dobrego generatora, na przykład, ale używam generatora z Bridge Barona, ponieważ mam Bridge Barona legalnego, to bo też tutaj są ofiary moich eksperymentów, na przykład 100 rąk na Acola, że 50 razy jeden otwiera Acola, 50 razy drugi, bo to jest też dobra, Acol przychodzi rzadko, ale generuje duże swingi, prawda? I ja tutaj, jak na przykład z juniorami trenowałem, to robiłem takie te i mam parę, zaraz spróbuję to znaleźć. Czyli generatory po prostu, żeby mieć w pliku tekstowym te rozdania. I to, ponieważ to jest duża liczba rozdań, to żeby to szybko poszło, to wymiana mailowa, czyli licytacja dziesiątkami, prawda? Czyli tak jak pojedynek mistrzów. W 10 rozdaniach gość dostaje 50 rozdań. Zaraz wam pokażę, tylko muszę to tutaj znaleźć. O, Acol Hands 1-100, prawda? Czyli wygenerowałem 100 rozdań takich, że ręka otwierająca spełnia kryteria Acola, prawda? I podzieliłem to na, że 50 razy otwiera N Acolem, a 50 razy S, a druga ręka jest z grubsza losowa, prawda? Czyli, że raz jest tam negat, raz jest taka. I teraz wysyłamy to, czyli na przykład tak. Tu są pełne cztery ręce, prawda? Czyli tam N i S, to jest z generatora. Generator mi to daje w takiej postaci. Bo w Bridge Barony to są też generatory na pewno inne, że ustawiamy tam jakieś parametry, żeby N miał tam załóżmy 23 punkty i mamy. I on pyk generuje mi 50 rozdań, gdzie N ma silną rękę, a 50 gdzie S, prawda? Tak, tak, tam można ustawić, żeby to jest, być może, że tutaj te dziurki są zmniejszone, że jakoś tam ten, natomiast dostajemy to w tej postaci, prawda? Z tego sobie robię N ręce od 1 do 50, prawda? Czyli N dostaje 50 rąk, a 50 razy Acola, przyjemnie się licytuje, nie? Gorzej jak S dostaje te swoje ręce, gdzie najczęściej ma tam 4 punkty mniej więcej, nie? Bo to są ręce S do pary z tamtym, prawda? Różne tam są, lepsze, gorsze i to są ręce ten. I teraz licytuje się, żeby to w miarę szybko szło, to teraz licytuje się w ten sposób, że jest tabelka i N otwiera tam, tu wszędzie wpisuje N, dwa trefle, prawda, i wysyła mailem partnerowi, a w tym samym czasie S otwiera w rozdaniach od 51 do 60 też te dwa trefle i wysyła też partnerowi, bo to po prostu mailowo, żeby to jakoś w miarę szybko poszło, prawda? Bo przelicytować 100 rąk nawet tak w trybie pojedynku mistrzów, to tak to trochę czasu zajmuje, bo jeżeli trzeba się czasem zastanowić, to powiedzmy 3-4 minuty na rozdanie, to jest ładnych parę godzin. Natomiast mailowo to raz, że można się trochę bardziej zastanowić, bo jak masz dać 10 odzywek w 10 rozdaniach, to i przychodzi ci mail, no to możesz nawet te pół godziny się zastanowić, jak przyjdą jakieś trudniejsze, prawda? Czyli to jest, tutaj mam Acol i jeszcze jakiś jeden temat taki, kurde, miałem do Acol i jeszcze zrobiłem jedne ręce na coś, ale już przyznam się, że nie pamiętam na co. Ale tego typu można, o, na double checkback, o.
Tu jest 150 rozdań na double checkback. Nie, nie, ale to nie, znaczy, bo to po prostu nie, to licytowało, to, że tak powiem, ofiary moich eksperymentów licytowały mailowo. Tak jak się licytuje pojedynek mistrzów, że wpisywałem 10 razy otwarcie i wysyłam do partnera. Ten pisze, czy ja 10 razy piszę, powiedzmy, tref albo karo, a wraca mi 10 razy, tam jest odpowiedź kier albo pik i teraz, no to tam wiadomo, tam pierwsze okrążenie z grubsza jakieś tam jest, dopiero się zaczyna mniej więcej gdzieś w trzecim okrążeniu. Natomiast to na przykład ten double checkback, to były super testy, bo w sumie tam w double checkbacku to dwa pierwsze okrążenia są automatyczne, prawda, tam do piątej odzywki. Problemy się zaczynają potem, jak się zaczyna przejście z fazy informacyjnej do decyzyjnej, bo muszę powiedzieć, że po tym, jak tutaj z juniorami trochę popracowałem, to jest to, co to po prostu... To przejście to masakra była. To po prostu nie chcę tutaj mówić, ale to były te. Czy planujesz jeszcze jakieś takie grupy swoich powiatów? Znaczy nie, no to ja cały czas tutaj, że tak powiem, coś tam robię, z tym, że generalnie no ja raczej tutaj pracuję z parami, które obracają się na pograniczu tam reprezentacji, czy juniorów, czy kobiet, czy open, czy ekstraklasy. Także to trochę są inne problemy, bo to nie są dla początkujących. Z tym, że na przykład nie, no akol to na każdym poziomie praktycznie, na poziomie ligi okręgowej przelicować 100 rąk na akola. Jeżeli para ma zamiar razem grać, to jest czysty pożytek, czy 150 rąk na forcing do końcówki, na double checkback. Jeżeli ktoś gra double checkback, a jeżeli gra zwykłym pro, no to na pro, to ten. Tylko to jest też kwestia, czy ludzie znajdą sobie na tyle motywacji, bo to jest monotonne, bo ci przychodzi ci, że musisz te 10 razy to jedno kier wpisać, odsyłać, prawda? Przychodzi od partnera mail, patrzysz, muszę 10 razy jedno kier wpisać, bo po tym treflu kier. Natomiast w którymś momencie zaczyna się, że trzeba myśleć i to jest ten. Poza tym potem ktoś musi z tego jeszcze wyciągnąć wnioski. Na przykład bardzo dobre rzeczy są, jak piszę na przykład, powiedzmy, na przykład te treningi licytacyjne. Tutaj jak, tu jeden to wie, na przykład wysyłam, żeby każdy napisał teraz komentarz do moich komentarzy, prawda? Albo komentarz do licytacji partnera. Potem żeby porównali, co partnerzy swoją ocenę, no nie chodzi o to, czy dobrze, czy źle, ale na przykład gdzie był błąd, prawda, że jakiś bo wiadomo, jak nastąpi jakiś spektakularny rozjazd, to jest łatwo wskazać, gdzie jest błąd. Natomiast nieraz jest tak, że powód, nie wiem, pójścia za wysoko bądź zatrzymania się nisko jest dość subtelny i wtedy jeżeli partnerzy obaj napiszą, dlaczego tak się stało i jeden zobaczy, co drugi na myśli, to jest droga do tego, żeby nie tylko mieć system spisany w sensie, że tam trefkie 2 bez atu to jest 18-21 układ zrównoważony, ale żeby po prostu w sytuacjach mniej typowych mieć pewną równoległość myślenia, prawda? Także to tak jak mówią, powtarzanie jest matką nauki i czy im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi na placu boju. To jest dokładnie to samo, że jeżeli coś tam się przelistuje 50, 50 czy 100 razy, to nawet jak ta sekwencja przychodzi potem w życiu raz na rok, czy raz na 2 lata, czy 2 razy na rok, to jest większa szansa, że sobie z nią poradzimy, jeżeli będzie trudno. Taka jest idea każdego treningu sportowego, że żeby prawidłowo wykonać dany element, nie wiem, w skoku w dal czy w rzucie oszczepem, też ileś razy musi być powtórzony. I tutaj nie ma żadnej w tym jakiejś tam rewolucji. A to w tej wersji przeglądarkowej, tak? Tak, tam jest taka możliwość. No, czyli na przykład... Ja mówię o bazie danych właśnie pod DBO. No ale ciekawe rozdania, ale czyli co? Ale to tworzyć, czyli jest edytor? No tak, tylko trzeba co? Karta po karcie tam wprowadzić, prawda? Tam na tej
Ale czy import, czy jest na przykład import, załóżmy te rozwiązania, co ja tutaj mam, akolowskie, prawda? Czy można, można zaimportować? Ale nie, ale ręcznie jak trzeba, karta po karcie? Tak. O, no to, bo... Tak jak ty mówisz, ustawiłeś tam wartości, które kryteria trzeba spełnić i generować, które ci podoba, zapisujesz i ustawienia... A, i czyli jak jest nudne czy trywialne, to pomijamy. No to... Oczywiście, no to super. No i teraz, czyli to po prostu... Można czytać później do meczu, czy do jakiejś tam... No to super, no to muszę powiedzieć, że to kurczę jest. Są nowe narzędzia, żeby się znęcać nad tymi biednymi ofiarami. W sposób jeszcze bardziej wyszukany. Czyli co, temat tutaj BBO na razie mamy z głowy.